obrazów państwa Bąk na rynku w Opolu, gdzie króluje sztuka, miłość, dobra energia, no i ostatnio również wspaniały Oscar. A jesteśmy tutaj z powodu właścicielki galerii, pani Beaty, która jest osobą niezwykłą i projektowała i projektuje ubrania dla takiej, można powiedzieć, socjety, w tym również dla rodzinnych Hohenzollerów. Pani Beata tworzy rzeczy absolutnie unikatowe. Ja mam szczęście, dzisiaj na sobie mam wdzianko bolerko zrobione i zaprojektowane przez naszą Beatkę z piór kogucich. Jest absolutnie unikatowe i piękne, więc chciałam się Państwu pochwalić. Po tym długim wstępie chcę pokazać jeszcze, jak właśnie gazety rozpisywały się na temat państwa Bąków. Tych zdjęć, tych projektów jest dużo więcej. Tutaj mamy kreacje, jedne z wielu stworzone przez Beatkę. Te akurat są na galę oscarową. No i teraz mogę Cię przywitać wreszcie, poprosić, żebyś nam powiedziała właśnie, jak to jest w tym wielkim świecie, często trochę wręcz takim zmanierowanym, gdzieś zamkniętym w takich konwenansach jakby swojego statusu. Czy taka praca z tymi ludźmi nie jest bardzo trudna? Jak Ci się z tymi ludźmi pracuje? Różnie, to bardzo różnie bywa. Czasem jest bardzo lekkie, ale zawsze jest jakoś inaczej. Zawsze jest trema przed wejściem do takiego domu. Zawsze są jakieś ich oczekiwania, moje, bo nie należę do tych sfer, nie wywodzę się z tych sfer. Mało kto się chyba wywodzi, bo Hohenzollerów nie jest aż tak wiele, a dla nich też projektowałaś. No tak, ale to nie byli tylko ci, bo były też inne rodziny i ich trzeba po prostu traktować normalnie. Ich nikt nie traktuje normalnie i oni z tego względu robi się właśnie takie coś dziwnego, że każdemu się wydaje, że są nadzwyczajni. Tak? No, może jest coś w tym, że są trochę inni, bo też odpowiedzialność, jaką mają za dobra kultury, którymi się zajmują i nie tylko, mają też firmy w międzyczasie, prosperują niesamowicie. I to jest właśnie to, że ci ludzie bardzo doceniają tą inność, to co artyści proponują, to co ja robię, co inni artyści robią. I my musimy im po prostu coś zaoferować. Z chwilą, jak im coś oferujemy, mamy wszystkie wrota otwarte. Nie każdego na to stać, ale każdy ma też swój gust, ulubionego projektanta. Jak wygląda z ich gustem? Czy on jest trochę bardziej elastyczny niż był kiedyś? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Jest taki niepisany kanon, że będąc gościem kogoś jeszcze w randze wyższego, nie można go przegadać swoim własnym strojem. I tu się zaczyna cała kombinacja i też moja praca w tym, żeby się dowiedzieć, jakie to jest towarzystwo, kto tam jest w sumie, kto zaprasza, jak zaprasza, w jakich pomieszczeniach to wszystko się odgrywa, kto obok kogo siedzi, to też jest bardzo ważne. Ostatnio księżna siedziała obok króla Japonii, więc tu trzeba nawiązać jakiś kontekst też ubiorem, tak? I nie może to być głośne. W żadnym wypadku za krótkie spódnice, za pstrokate kolory, za wydziwne jakieś kontrasty, to jest wszystko bardzo stonowane, ale ze stylem. Jaka Twoja przygoda modowa była taka najciekawsza czy najtrudniejsza? Z jaką osobą i z jakim projektem? Może taką najciekawszą, to dużo było ciekawych prac. Jeszcze będąc młodą projektantką, pracowałam bardzo często dla filmów, dla niemieckich produkcji przede wszystkim, bo tam mieszkałam. I dla teatru, dla opery robiłam kostiumy, ale już prowadziłam też własną linię. I tam właśnie takim wyzwaniem był pełnometrażowy kinowy film, który był dla mnie niesamowitym wyzwaniem, bo grały w nim takie wielkości jak Gottfried Jung, którego znamy z James Bonda, któregoś tam tego rosyjskiego agenta grał.
I między innymi grała młoda Ewa Błaszczyk, także ja dla niej robiłam piękną sukienkę i naturalnie ta trema przed takim wyzwaniem jest niesamowita, ale dałam radę. Dla projektanta są dwa rodzaje pracy. Z jednej strony jest ta praca wolna, w czym ja pokazuję, co potrafię, do czego jestem zdolna, a z drugiej strony jest klient, który dyktuje w jakiś sposób to, co projektant ma projektować. Normalny klient, klientka w tym wypadku. I to są takie w sumie dwie nogi, na których się stoi. I robiąc własne, projektując własne kolekcje, właśnie robię takie rzeczy, a projektując kolekcje czy pojedyncze rzeczy dla klientów indywidualnych, wtedy jestem poddana dyktandu właśnie klienta. Ale ja jako projektantka muszę mieć tutaj tą queue zwaną, żeby robić ten mózg, który jest moim chlebem na co dzień. Moda przemija, a styl zostaje. Czy to faktycznie jest dobra droga, czy jednak powinniśmy być bardziej elastyczni i ulegać tym modom? No bo na ten styl, żeby go utrzymywać, no nie każdego może stać. Styl z pieniędzmi nie ma nic wspólnego. Mm-hmm. To trzeba dodać jako zaraz na wstępie. Ale coś, co jest moim osobistym czymś, czym ja się mogę wykazać, wyróżnić, co powoduje, że mnie się też rozpoznaje. No właśnie, i tutaj mi się przypomina Karolina Herrera, która strasznie hejtuje nagość. Ona też uważa, że długie włosy są nie na miejscu u kobiet w pewnym wieku. Czy ty jesteś też aż taka radykalna? Po części tak. Jak to wygląda? Ja wolę kobiety ubrane, aniżeli rozebrane. Jest pewien wiek i pewne też, niekoniecznie wiek, ale otoczenie, gdzie się można rozebrać, nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli ktoś na proszoną kolację przychodzi w za krótkiej spódnicy, za wielkim dekolcie i peszy w sumie tym całe towarzystwo, no to ja uważam, że to jest nie na miejscu. Jest taka słynna sukienka Halle Berry na Oscarach, która składa się z kwiatów przed biustem i tylko jakąś taką spódnicą owiniętą o biodra, a reszta jest siatka. Nic nie widać, wszystko widać, a jest fascynacja. I jest bardzo mało projektantów, którzy potrafią właśnie tą nagością w bardzo wyrafinowany sposób pracować i wydobywać ją, nie pokazując nic, a pokazując tak dużo. Przed nami Sylwester, no i co byśmy poleciły paniom, które chcą się wystroić na tę noc sylwestrową? Teraz są od jakiegoś czasu modne pióra, cekiny. Co jest takie wysmakowane i takie na czasie, żeby być i stylowym, i modnym? Mówimy o imprezie. O imprezie, nie o balu, czy jak? No o balu. Niech to będzie bal sylwestrowy. Na bal nie chodzi się w krótkiej sukience. A już wcale nie w spodniach. Nawet z cyklinów. Obojętnie. Z tym można pójść na koktajl, na imprezę, na urodziny przyjaciela i tak dalej, ale nie na bal. Na balu góruje suknia balowa, która się kręci razem z muzyką i tańcem i jest czymś, co owiewa, co też daje jakąś swobodę. Tak? A nakrycia głowy? Różnego rodzaju pióra, właśnie jakieś ozdoby kwiatowe, czy takie... Fascynatory, tak. Czy to też jest, tak trąci trochę brytyjskim tronem, ale czy to jest też jakby na miejscu, czy to też można dobrać na taki bal? Na bal jak najbardziej, ale na balu nie nosi się kapeluszy. Tak samo jak dużych, olbrzymich kapeluszy niekoniecznie nosi się w pomieszczeniach albo w teatrze, gdzie zasłania się ludziom, którzy siedzą za sobą,
tam górują właśnie maleńkie, przyłożone do samej głowy drobiazgi, które ozdabiają, ale nie wadzą. Czy można być stylowym również w kolorze? Bo w naszym kraju niestety trochę koloruje szarość, zwłaszcza zimową porą. Rządzą kolory brązowe, szare i czarne. I ludzie się boją koloru, bo kolor sprawia, że stajemy się bardziej wyraziści często. Bardziej widoczni. Dostrzegalni. Dostrzegalni. Czy kolor też może być stylowy i nie należy się bać koloru? Jak najbardziej. Powiedzmy to, nie trzeba się bać koloru. Absolutnie, absolutnie. Każdy styl ma swoje kolory, każda epoka ma swoje kolory, kombinacje kolorów. Pamiętam parę lat wstecz, multikolory, Jill Zande wyszła z piękną kolekcją, gdzie kombinowała prawie w indyjski sposób pomarańcze z pink, czerwienie z zielenią i tak dalej. Mocne kolory, ale tutaj tworzyły się akordy i jak te akordy grają, to wtedy muzyka jest super. Jest jedna bardzo inspirująca mnie projektantka, i chciałam się spytać, czy to uważasz, że to jest takie future modowe, mianowicie Iris Van Harper. A, piękna wystawa obecnie jest w Paryżu. Ona robi suknie takie tak. 3D. Tak. To jest wszystko z drukarki wychodzi. Czy to jest taka przyszłość modowa, jak sądzisz? Na pewno w tym momencie. Może nie to, co ona robi, ale sposób, w jaki to robi, bo te tendencje już są, że sukienki wychodzą, mówię teraz ogólnie sukienki, myśląc o odzieży, wychodzą z drukarki 3D. To jest trend w poszukiwaniu i odejściu, poszukiwaniu nowych dróg, odejściu od materiałów naturalnych, jak wełny, bawełny, jedwabiu i tak dalej. No bo idziemy do przodu, nie? Ale one są trójwymiarowe, one żyją własnym życiem, są absolutnie przepiękne, to jest dla mnie sztuka, to już jest wyższa szkoła jazdy, to już jest co innego. Ale taką wyższą szkołę jazdy tak naprawdę przy skromnej Beacie mamy tutaj w Opolu, więc życzymy Państwu wspólnie z Beatką, myślę, że dużo koloru w życiu, swojego stylu, bo pamiętajmy, że właśnie moda przemienia, styl zostaje. Do każdego stylu za to wpasowuje się wspaniały, czworonożny przyjaciel, który tutaj właśnie też jest i pasuje mi do piórek. Życzymy Państwu dużo koloru, dużo dobrego smaku i dużo dobrej zabawy modą.